Serdecznie witamy, dziękujemy, że zechcieliście przyjść na naszą sesję. Sesja pod tytułem Profiler Jutra, tajemnicy tytułu, aczkolwiek jakby tajemnic chyba pod spodem za bardzo nie ma, jeśli mówimy o extended events, bo to będzie sesja, no to już jest to mechanizm, który w tej chwili jest na rynku w chwilę. Temat przyszedł nam do głowy, bo zawsze realizujemy tematy związane z programowaniem lub administracją baz danych. Razem nie robimy tematów PR-owych. Tematy PR-owe, w razie czego ja sam mogę spróbować. To jest uzasadnienie, tak? Trochę u nas Marek Adamczuk, były MVP, tak? Tak, jest na odgapku, nie? Sobie radzi. Nie patrzę bardzo. Bywam na różnych konferencjach, tak jak tutaj widać. Ostatnio na MTS-ie mieliśmy też okazję opowiedzieć. Co do mnie, no to cóż, udało mi się kiedyś założyć grupę, która dzisiaj robi tę konferencję. Dzisiaj trochę jestem po innej stronie barykady i zajmuję się wspieraniem sprzedaży w Microsoftie. No tak, transparentów na szczęście nie ma, ale no spodziewałem się, że rozwój będzie taki. No dobrze, historię jakąś tam mam. Usprawiedliwiam się od razu do wszystkich, którzy gdzieś tam próbowali mnie namawiać do tego, żebym bloga kontynuował. Będę kontynuował, tylko dajcie mi chwilę, żeby zastanowić się, co tam jeszcze mogę napisać. Oprócz tego, że ogłaszam, że wyszedł tutaj mi serwis, tak? Tego bym nie chciał pisać. O czym wielokrotnie mówiłem. No cóż, z Markiem mamy ze sobą trochę historii wspólnego mówienia. Występowaliśmy chyba dwa razy na Secret Day'u we Wrocławiu, na MTS-ach chyba dwukrotnie. Nawet niezłym skutkiem cały czas jakoś tam się dogadujemy. I tradycyjnie będzie tak, że Marek będzie demo Manki, a ja będę gadał, albo Marek będzie gadał i będzie demo Manki, a ja będę tylko dorzucał jakieś tam przytyki. Ponieważ się starzejemy, co widać na załączonym obrazku, tak? Wyszliśmy dzisiaj z założenia, że można by tak kiedyś zaryzykować. W związku z tym, że po pierwsze, jakiś czas temu Microsoft ogłosił, że Trace i Profiler to są technologie, które za chwilę będą, mówiąc brzydko, zaorane. No to cóż, trzeba zrobić sesję o czymś, co będzie zastępowało te bądź użyteczne rzeczy, tak? No i uwaga, sesja nietypowa dla nas. Będziemy pokazywać interfejs graficzny. Będziemy się nad nim chwilę pastwić, może potem nawet spróbujemy się popastwić razem z wami. Natomiast my nie będziemy tutaj próbowali pokazywać tak wyrafinowanego kodu, jak pokazywaliśmy 4 lata temu na MTS-ie. Wtedy mówiliśmy o ekstremnych eventsach, pokazywaliśmy jakieś strasznie długie kody. I daliście nam feedback, nie wiem czy to byliście wy, ale niektórzy dali feedback, że panowie za bardzo popisywali się znajomością XML-a i rozpakowywania danych z XML-a. My dzisiaj tego nie będziemy robić, wy sobie sami poradzicie z rozpakowywaniem XML-i. My mówimy o GUI. Dlaczego mówimy o GUI? To ręka do góry, ile osób na sali, mając do śledzenia na przykład czy do złapania długotrwające batche, nie uruchamia profilera, tylko robi trace. Jedna. Czy reszta w ogóle nie używa ani Trace'a, ani Profilera, tak? Może tak też być, ale zauważcie, że tendencja jest taka, jeśli mam coś zrobić szybko, bo się pali, i to jednak będziemy używali tego interfejsu graficznego, tak? Chociaż wiemy, że jest obarczone ryzykiem, że to może nie działać tak, jak sobie wyobrażamy, że może mamy mniejszą kontrolę nad wynikami, które przechwytujemy. Więc GUI. A tutaj jeszcze mały disclaimer, będziemy jednak pokazywać kod, ale obiecujemy, że tym razem będzie on ekstremalnie prosty i będzie tylko po to uruchamiany, żeby można obserwować efekty uruchamiania tego kodu w interfejsie graficznym. No może jeszcze dopowiem, że tu pilnowałem Marka, żeby nie narzucał wszędzie wysokiej jakości w kodzie. Pierwsze demo, które chciałbym pokazać, to jest po prostu Hello World. Hello World, ponieważ jeżeli byśmy pomyśleli o tym narzędziu Management Studio i interfejsie graficznym do Extended Events, to ono się dzieli na dwie takie, powiedzmy, nakładki. Pierwszą nakładką jest Wizard. Musi być coś, co pozwoli szybko stworzyć sesję
tak, stronę finansów. Pierwszą taką możliwość daje Wizard. Marek może teraz próbuje pokazać Wizarda. Jak się do tego dostajemy? Sidewalk, Management, Extended Events, Sessions. Pierwszy przycisk. Czyli generalnie wygląda to tak jak dodatek, który był napisany przez Jonathana Kahajasa na potrzeby poprzedniej wersji Management Studio. Ktoś używał? Ok, parę osób jest. Działał, prawda? No więc teraz jest to Microsoftowy, powiedzmy, nie dodatek, już tylko kawałek Management Studio. I zobaczmy tego Wizarda jeszcze. Wizarda tylko raz użyjemy, żebyście wiedzieli, jak on wygląda i żebyśmy mogli powiedzieć, gdzie są jego ograniczenia i co tutaj, czego tutaj nie możemy osiągnąć. A tu jest pewne, co możemy osiągnąć. Takiego, przy czym musielibyśmy tylko troszeczkę nagrać, gdybyśmy Wizarda nie użyli. Nie będzie tego dużo. Ekran powitalny. Session name. Tutaj uwaga. Powiększmy go. Tak będziemy powiększyć. Tutaj jest ważny przełącznik, na którym się trzeba dobrze zastanowić, czy na pewno chcemy go użyć. To znaczy, czy włączać taką sesję przy wystartowaniu SQL Server'a. I zalecam, żeby tego przełącznika nie używać. Dlatego, że dosyć łatwo wygenerować sesję, która będzie na tyle obciążająca dla samego SQL Server'a, że będziemy mieli z nim nieustanne problemy. Proponuję uruchamiać świadomie, obserwować, jak to działa. To może zacznijmy od tego. Dlaczego w ogóle treść i profiler mają zostać wycięte ze SQL Server'a? Mają zostać wycięte, ponieważ... Są stare i brzydkie. Okay. Jakby tak było, to już byśmy nie pracowali, Maśku. To nie tylko dotyczy nas dwóch. No dobra, ale tak, faktycznie za stare i brzydkie, ktoś by myślał, że będzie nowe, lepsze, ale ma to mniej obciążać serwer, tak? A więc tu Marek już udało się Markowi Extended Event sami, po prostu pomóc z SQL, tak? I nie dało się go uruchomić również uruchamiając przez tam single user mode i tak dalej. Świadczyło go o tym, że ten przełącznik będzie działał niezależnie od tego, w jakim trybie to wszystko robicie. Nie wiem, być może wiecie coś więcej na temat. Przejdźmy dalej. Popatrzmy, czy widzimy coś podobnego do naszego profilera. Jak otwieramy profilera, logujemy się do serwera, pojawia nam się lista templateów, z których możemy wybrać. I okazuje się, że Extended Events oferują nam coś podobnego. Nie, to nie ten skrót. Jeszcze nie teraz. Uwaga. Nie. Control 1 proponuje. Właśnie. To był ten problem. Dobra. To jest riski. Ogólnie to jest zupełnie inna zabawa. Dobrze. Tutaj widzimy już trochę zdefiniowanych templateów i spróbujemy z któregoś z nich skorzystać. Oczywiście można definiować swoje template'y. Zaraz nawet może jakiś tam wyklikamy, bo to nie jest bardzo trudne. Nawet nie umiem. Bierzemy standardowe query abstract. Co dostaliśmy? Wybrane eventy, które już były wcześniej zdefiniowane w naszym template. Oprócz tego mamy listę eventów, z których możemy wyszukiwać. No i tutaj pojawia się pierwsza korzyść z tego, że mamy nowy interfejs, którego ładność chociażby polega na tym, że wystarczy pisać kawałeczek w wyszukiwaniu, już możemy taki event wybrać, niekoniecznie musimy wiedzieć, do której grupy należy i jak ją rozwinąć i oczywiście pracowicie za każdym razem przez kremu. Jak zobaczycie, później będzie tego w wielu miejscach brakowało. Tak. Dobrze, czyli mamy wybrane standardowe eventy, ja postaram się w tej chwili nie naruszać tego template'a, czyli zostawić go takiego, jaki jest, ale jednocześnie będziemy pokazywać, w którym miejscu pojawia się coś dodatkowego. Tutaj dobieramy sobie dodatkowe kolumny. Global fields, tak? Tak naprawdę w języku Extended Events Selection, czyli dodatkowe informacje, w które opakowywany jest event, kiedy już przejdzie predykat i zostanie wygenerowany i na pewno zostanie dostarczony, to te wszystkie akcje są na nim wykonywane. Będziemy mieli dwa światy w Extended Events, czyli będziemy mieli pola takiego eventa i będziemy mieli akcje. One będą rozróżniane w interfejsie. To może być niezbyt czytelne dla ludzi, którzy się posługiwali do tej pory tylko profilerem,
Dlatego trzeba na to zwrócić uwagę. Tak, wyobraźcie sobie, że macie, tak jak w Profilerze są eventy i dla każdego eventu zaklikało się kolumny, tak teraz tutaj te Global Fits po prostu są kolumnami, które są jakby niezależne od tego, jakie macie eventy wybrane, tak? Reszta to są kolumny, czy powiedzmy opisy kolumnowe poszczególnych eventów. I one tam już mogą się różnić, tak? Duration, dla nas complete i tak dalej. Dobrze. Przejdźmy dalej. W tej chwili mamy podsumowanie. Podsumowanie eventów, tak. Uwaga. W końcu się nauczę, ale dalej gadę już razem. Pierwsza pułapka. Tak jest. Mamy eventy wybrane i na dodatek mamy już wybrane filtry, zwane w języku extended event predykatami. I one nam coś tutaj odfiltrowują. Spójrzmy na przykład na ten SQL Server Database ID większy od 4. O co może chodzić? Tak. W ten sposób Microsoft rozróżnia bazę systemową od wszystkich innych, to znaczy ID większe od 4 to są bazy userskie, 4 większe systemowe. Także trzeba na to zwrócić uwagę. Dodajmy, to nie odfiltrowuje w szczególności baz typu Reporting Services, baz typu Distribution, także to wszystko i tak nam będzie wskakiwało, mimo że ten filtr wybierzemy. Tym niemniej jest to niespodzianka, jeżeli to przegapimy, bo tutaj zobaczcie, że nie bardzo jest nawet jak to edytować. Jeżeli przegapimy ten już dodany filtr, to możemy się zdziwić, że testując na bazie master to znowu nie działa. I to jest pierwsze ograniczenie, które powinniście zauważyć. Bo jak Marek teraz rozwinie listę pól, które są możliwe do filtrowania, to się okaże, że tu są tylko te pola globalne. Czyli nie da się per event wydać sobie kolumnę, która opisuje event i tam założyć filtr, jeśli mówi się o wizacie. Tak, są filtry, które są jakby dedykowane w template'cie, to jest wszystko. Jedyne, co możemy zrobić, to możemy ustawić filtr na, nie wiem, session ID i tego typu rzeczy. Czyli nie wszystko daje się zrobić. Na przykład mnie bardzo zdziwiło, że tu nie ma żadnej kolumny duration. Są jakieś tam task execution time, ale to nie pokazuje dokładnie tego, co nazywamy czasem trwania operacji. Tutaj tego nie znajdziemy. Jeżeli będziemy chcieli sobie zrobić szybki event session na potrzeby szukania linii, to nie wizerunek. Chyba, że wygenerujemy sobie oczywiście swój własny template. Wtedy to zupełnie co innego. Ok. To tutaj nie będziemy sobie dokładać. Jest kawałek, tak. I dochodzimy do tangentu, czyli do miejsca, w którym wyniki pracy naszej sesji Extended Event będą gromadzone. Nie mamy nagrodzonego rodzenia, oprócz wody? Chyba nie. Kto mi powie, ile jest targetów? W ogóle. Zadanie. Dobra, liczymy. Event counter, znacie taki? Histogram? Okej. Okay. No mówię o tym, czego nie widać, tak? Link buffer widać. Widać pliki, tak? Pliki XL i tak dalej. Już mam 4 albo 5, a jeszcze jest coś jeszcze. PTW i coś jeszcze jednego chyba. 6 jest w sumie chyba. Będzie to, tak widać, będzie to widać później. Na razie widać wyraźnie, że wizard nas ogranicza do plików albo do link buffera, który jest wybrany jako domyślny target. Zaznaczmy, że można wybrać oba jednocześnie, co nie było możliwe w przypadku profilera. Albo trace'owaliśmy, chociaż nie, niekoniecznie, akurat i tak w profilerze się odpowiedni link buffera, czyli taki buffer online pokazywał. Link buffer może, przypomnijmy, działa na zasadzie FIFO, tak, no to chyba osobista oczywistość, czyli jak będziecie zapełniać go zdarzeniami, to w końcu no, gdzieś tam skończy się miejsce, chyba że zdeklarujecie go bardzo dużego i zacznie pisać od początku. Ciekawe, że jest możliwe zeskakowanie. Pod spodem nam się pojawiło. To jest niezła pułapka, bo ja kliknąłem, jak pierwszy raz ćwiczyłem ten wizard, to też się na to nie nabierzcie. Klikamy skrypt na inherent. Jeszcze raz. Bardzo zirytowany stwierdzam, że opcja nie działa. Po czym? W tej chwili uruchamiam tą sesję i włączam live data, żeby już od razu nam profilowało. Czyli robimy w profilerze. Tak jest. Zaczynamy śledzenie i od razu chcemy zobaczyć, co nam się łapie. A tutaj mamy naszą sesję skryptowaną tyle razy, na ile pozwoliła nam nasza niecierpliwość.
O właśnie, to, tutaj właśnie obserwujemy kolej, efekty kolejnych kliknięć. Jak widać, wchodziło jak masło. Słucham? Zrozumieliśmy to od 7 lat, to nie używałeś tego interfejsu graficznego, bo wcześniej wszystkie skryptowali. No, chyba nie. Zawsze miał ja skrypty na mojego Windows. On się przesuwał zawsze na okienka skryptowania, czy mi się wydaje. Tak? Naprawdę tak jest? No dobrze, sprawdźmy, czy nasza sesja Extended Events działa. Uciekaj z bazy master. Moment. Ja, nie zadziałał, że tutaj przyniosłem. Okej. Okay. Już sobie idę. Dobrze. Pójdźmy na bazę, która tylko wygląda jak systemowa. Dobra, zobaczmy, czy działa. Działa i pauza bardzo. Widać, że pojawiło nam się całe mnóstwo eventów. W szczególności nie tylko batch completed, to widać, że tu się działo, ale error reported również, czyli odpowiednik profilerowego exception. Jeżeli się przyjrzymy bliżej, co to za błąd się zdarzył, otóż będę jest przełączony się na inną bazę również. Tutaj zwracam uwagę, że bardzo dużo różnych eventów, które bynajmniej nie wydają nam się błędem, jest łapane przez ten extended event error reported, także dobrym pomysłem jest od razu odfiltrowanie tego konkretnego eventu. Po severity, na przykład severity mamy konkretnie w tym miejscu. A print, to widać print. Tak. Bo ten interfejs nie jest taki paskudny, jak widać na ekranie. Musieliśmy powiększyć ściankę, żebyście zobaczyli cokolwiek z tych napisów. Mhm. Jak widać, jest złożony z dwóch części. W górnej części macie grid. Powyżej grida jeszcze jest drupal, który w zasadzie oferuje możliwości trochę podobne do tego, co w profilerze jest w tym barze. To tak, na przykład mamy miejsce do wyczyszczenia sobie. Natomiast na dole macie wszystko, detale. Czyli trochę inaczej niż w profilerze, bo na dole pokazywały się szczegóły kolumny, w której akurat się znajdowaliście. Tutaj na dole macie wszystkie kolumny wymienione jako wiersze. To by było tak trochę trudniej. I dwie kolumny czy trzy, które są by default wyświetlane. Jeśli chcecie kolumnę pokazać na tym górnym ekranie, żeby łapać zdarzenia w takiej tabelce, w takim gridzie, no to możliwości są w zasadzie dwie. Jedna z tych możliwości, prostsza, jest to po prostu znalezienie kolumny, która nas interesuje i zrobienie show column table. I już. Już ją mamy. Druga opcja, bardziej kompleksowa. Choose columns i wybieramy to, co uważamy za stosowne. No za dużo tego oczywiście nie zobaczymy ze względu na skończoną rozdzielność naszego projektu. A w ten sposób narzędzie do Extended Events działa. Warto dodać, że dla niektórych... Może jeszcze powiedzmy o tym, że te ustawienia głównej części ekranu jest możliwość ich wyeksportowania. Mhm. Tu się schowało Kaufmankowi na ekranie chyba niestety. Chyba niestety, ale zawalczymy, damy radę. Layout, layout kolumn można sobie zapisać do pliku XML-owego i potem to wczytać i macie układ kolumn taki jak preferujecie. Czyli na przykład na oglądanie sadów w postaci takiej, że wszystko nam się wyświetla na dole jest kompletnie nieżyciowe. Lepiej sobie wyświetlić na przykład tekst zapytań i może duration i CPU i tak dalej, to wszystko co w profilerze łapaliśmy jako kolumny, tak? I no, zadziała to zdecydowanie lepiej. Tak, przewracam sobie moje display settings, czyli mam szybki sposób dla zapisania układu kolumn, który mnie interesuje i odzyskania go wtedy, kiedy potrzebuję. Warto wiedzieć, że w wielu kolumnach działa double click, który powoduje otworzenie dodatkowego edytora. Szczególnie to wszystko to się w przypadku batch text, czyli kolumny, która wyświetla teksty uruchamianych obecnie z góry. Tak? Niestety w tej chwili temu głównemu widokowi trochę brakuje dla profilera, to znaczy widzimy tylko pierwszą linijkę, jak chcemy zobaczyć coś więcej, to niestety musimy to zrobić w taki sposób, jak tutaj widać. Kolejna rzecz to wyszukiwanie, tylko może spowoduje, że troszeczkę się więcej baczy uruchomi. To będzie mało ciekawe, bo one są takie same. Ale nie szkodzi, spróbujmy. Napiszmy inny print może. Napiszmy inny print coś. Może hello SQL day. Tak. Okay. Jeszcze, tutaj ze dwa. Szukamy SQL Day'a. Tak, ma nie Ctrl F. Próbujemy znaleźć.
Owszem, znaleźliśmy, ale tylko w tym miejscu. Na Extended Events okazuje się, że to nie działa, no i wydaje się, że działa to tak źle jak w profilerze zbiórczo. Znaczy w profilerze w tym momencie to nawet i sensownie zaczęło działać. Przez długi czas był w tym duży problem. Natomiast okazuje się, że jesteśmy w sytuacji trudnej, ale nie beznadziejnej. Bowiem mam jeszcze lagnetkę. Wow. Taką magiczną lagnetkę. Nie daj to kolos, proponuję zmienić. Dobrze było, dobrze było. Jeszcze raz lagnetkę. Jeszcze raz lagnetkę. A, lagnetkę chyba nawet mamy tutaj. Natomiast tej do kolos musi się udać widać, jeśli chcecie szukać wszędzie, bo nie wszystkie kolumny były na górze. I to też jest niestety drobek tego interfejsu. Tak, a właśnie znaleźliśmy. Tu podświetlił na szaro, nie wiem czy ten szary kolor się wyświetla, ale jest rzeczywiście znaleziony tak. Tym znakiem. Teraz pytanie, czy możemy sobie troszeczkę życie poprawić? Otóż możemy. Możemy sobie właśnie tego search'a po prostu zakustomizować. Tu z custom options. I był. Ja to już robiłem. To jest po nowemu, tak? Po staremu no, chyba nie było aż tak dobrze, że pisaliśmy sobie, w jakiej grupie interfejsu znajduje się przycisk. Kropka. Ja chyba muszę zawalczyć. Tak dobrze. Daj szansę. Find. Jest. Tak. I teraz. Mam już przypisane, akurat przypisałem sobie wcześniej jakiś shortcut, dzięki czemu jestem w stanie prawie tak samo szybko, tylko troszeczkę innym shortcutem uzyskać okienko do wyszukiwania. To, co jest fajne, to to, że ten find jest taki jak w okienku kontrola Management Studio, czyli jeśli ktoś ma dużą wprawę do parowania tymi wildcardami, czy wyrażeniami regularnymi do znajdowania, nie wiem, na przykład czegoś na początku linijki, czegoś na końcu linijki i tak dalej, no to poradzi sobie również ten find w przypadku wyszukiwania w Extended Events, czyli na przykład przeszukiwanie sporej ilości kodu w tym batch tekście, no nie jest to problematyczne. Dobrze. Czyli widać, że nasz interfejs Extended Events no jest w wielu miejscach ładniejszy od profilera, niestety w paru mniej ładny jeszcze był. Okienka dają się skalować. Tak. Natomiast no, nie to było tą główną przyczyną do tego, żeby zacząć się w ogóle migrować z profilera na Extended Event. Wieść gminna niesie, że Extended Event są szybsze. Mianowicie, uruchamiamy profilera, no to on nas bardzo spowalnia. Natomiast Extended Event powinny być przynajmniej w jakiejś tam zakresie wolne od tego problemu. Czy ktoś kiedyś profilerem zajechał serwer? Ręka do góry. Dajcie w dół. O. Markowi się dało. Marek zrobił kiedyś taki test, że łapał plany wykonań z grozy. To jeszcze tutaj XML-owe. 10-4-procesorowa maszyna poddała się w ciągu 5 minut. I na dodatek jeszcze po zatrzymaniu Trace'a okazało się, że nie bardzo chce działać dalej. Nie no, odpuściła po paru minutach, jak doszła do siebie po tej kamerze. Ale nie było jej łatwo. Dlatego nasze następne demo będzie miało na celu pokazanie, czy rzeczywiście Extended Events są szybsze i czy one się istotnie różnią, jeśli chodzi o obserwowanie zdarzeń w interfejsie graficznym. Demo będzie polegało na wzięciu interfejsu graficznego, żebyście względnie zrozumieli. Chodzi o sytuację cały czas taką, że podamy na serwer i koniecznie chcemy się szybko dowiedzieć wszystkiego, więc dokładamy trace w profilerze i na ekranie mają się odbywać zdarzenia, tak? Będzie interfejs profilerowy, kontra interfejs Extended Events. Patrzymy, czy któryś z tych interfejsów spowoduje, że jakieś tam przygotowane przez Maca straszne kody będą się wykonywały dłużej czy krócej. To jest jeden z bardziej skomplikowanych kodów na tej sesji. Przyjmy procedurę, która sama z siebie nie powinna dla SQL Servera stanowi większego problemu, jeśli chodzi o wydajność. Sprawdźmy, czy tak jest. No rzeczywiście widać, że on sobie doskonale z nim radzi. On po prostu wykonuje 100 tysięcy obrotów, prędzej inkrementując zmienną. Wydaje się, że nudno, ale okazuje się, że właśnie takie najnudniejsze zadania najbardziej potrafią zająć maszynę. No tutaj widać, że ona sobie doskonale z tym radzi. Póki co. Dlatego, że jeszcze nie zaczęliśmy jej obserwować. Zobaczmy, jak oddziałuje na nasz kod zasada nieoznaczoności Heisenberga, która mówi, że wyniki eksperymentu stają się zupełnie inne w momencie, kiedy zaczynamy prowadzić obserwację.
Wracamy do naszego starego, dobrego profilera. Pozwólcie, że przeklikam to od początku, żebyśmy mogli się przekonać, że ten interfejs wcale nie był aż taki piękny, jakby się wydawało. Będziemy szukali oczywiście zdarzenia z statement config. No i lądujemy do naszego nieskalowalnego okienka. Możemy mieć rozdzielczość 3000 na 5000, ale zawsze będzie tych samych rozmiarów w pikselach. W centymetrach będzie się wydawało, że ma coraz mniej. Musimy pamiętać, że... Programiści jednotnef pewnie wiedzą, dlaczego tak jest, bo trudno się pewnie skaluje takie gridy domyślne, gdzie tam jakiś szczep boksu i tak dalej. To, no. Nie trudno, nie wiem. No ale zobacz, to inne rzeczy leżały. Jakby to wyglądało, gdyby się przeskalowało wszystko. Okej, no... Widać, że było to za trudne i... Ja wiem, dlaczego tak zostało zrobione. Po prostu pewnie dlatego, żebyśmy mogli prowadzić Tricks and Tricks Profilerem. Na przykład znalezienie tych triki przycisków pokaż wszystkie kolumny na tym przez samą sobie. Na tyle triki, że można robić sesję, tak? Tak. Robimy SP statement completed. Chyba nawet, no może... Nie, nawet nie przefiltrujemy tego. Zobaczmy, czy nam tego za dużo nie wskakuje. No nie. No dobrze, to w takim razie wracamy do naszego zapytania. Tylko ja spróbuję zrobić tak, żeby było widać jednocześnie i profilera, i nasze zapytanie. I uruchamiam. No widać, że już tak łatwo, ale skoro Cyberowi nie idzie. No bo jego większość czasu zajmuje upojne zwracanie nam eventów. I oczywiście, dopóki tego nie skończę, no to mamy obrazek na procedurze taki, jaki mamy, to znaczy użytkownicy czekają. Czyli przyszli fachowcy i zrobiło się jeszcze 5 razy gorzej, jeśli to było możliwe. Dobra. No, widać, że już nam zleciało pół minuty, a jeszcze walczymy. Jeśli klient jest OK, to po zejściu z profilera będzie się cieszył, że już jest tak, jak było. Spójrzmy, mamy 200 tysięcy eventów do dokręcenia, się i za chwileczkę do tego dojdziemy. O, Paweł, żebyśmy nie przegapili tego momentu, już udało się. Także widać, że profilowanie bardzo nas w sytuacji, kiedy mamy duże obciążenie, dużo tych eventów do zgromadzenia ma. Trzymajmy się, to jest... Tak. Serwer odżył. No to spróbujmy go podjąć w drugą stronę. Teraz już na cały ekran to management studio, co? Spróbujemy zrobić teraz to samo za pomocą Extended Events. Sessions? Pozwolicie, że tym razem już nie użyjemy Wizarda. Zobaczymy, że użycie Wizarda wcale aż tak bardzo nam życia nie ułatwia. Tak nazywamy naszą sesję i szukamy SP statement completed. Proszę. Żadnego skalowania, żadnego przewijania. Prawie jak w Google. Dobrze. Co też więcej potrzebujemy? Chyba nie. Nie dodawaliśmy żadnych filtrów, tam nie będziemy dodawać również tutaj. Zatwierdzamy naszą sesję. Ona jest niewystartowana, dlatego żeby go nie kliknęła w porę. No i startujemy. Startujemy sesję. Wyświetlimy od razu jej... Tak jest. I obejrzmy sobie live data. Na razie mamy szczęśliwie puste, żeby się nic nie uruchamiało. Uruchamiamy nasze zabójcze zapytanie. Już. Ładnie. Czekamy, czy to jest case'owo. A i owszem, proszę zobaczcie. Widać, że działa nam to asynchronicznie. To jest ważna informacja. Że w tej chwili te eventy są doczytane, mimo że one się no, tak naprawdę zdarzyły. Czyli to, że one się zdarzyły, to jest jedna rzecz, a to, że są w tej chwili wczytywane, to jest druga. Oczywiście jest trochę nudno, no bo nie widzimy tych statementów, abyśmy bardzo chcieli. Teraz pamiętajcie, że nie wszystkie targety w Extended Events są asynchroniczne. Większość jest asynchroniczna, ale nie wszystkie. Ale bądźcie spokojni, te, które oferuje Wizard, są asynchroniczne. Oba. I tutaj zwracam uwagę i polecam naszej czujności. Wcześniej oglądaliśmy batch text, w tej chwili mamy statement. To są dwie różne kolumny, inaczej się nazywają. Czyli jeżeli będziemy trace'owali jednocześnie i batch i statementy, musimy być czujni i dołożyć obie kolumny. Dołóżmy ją sobie do grida, żeby to wyglądało bardziej jak jeśli ktoś z Was cytuje popularne blogi, to na pewno już dowiedzieliście się, że bardziej wartościową z tych dwóch kolumn jest batch text.
Dlaczego? Pewnie? Bo statement wiele rzeczy ukryje. Na przykład ukryje jakieś passwordy, tego typu rzeczy, tak jak kiedyś profiler no, od jakiegoś czasu ukrywa pewne rzeczy przed naszymi oczami. Tak, tak Stanetinec również jest statement, który nie pokazuje całej kamery. Dobrze, czyli już widzimy, że działa nam to wyraźnie szybciej. Zobaczmy sobie coś jeszcze. Na przykład chcielibyśmy zobaczyć kolumnę database name. O, zapomnieliśmy. I to tak. Zatrzymujemy trace? W normalnym trace tak trzeba by było zrobić. Natomiast przy sesjach, warto o tym wiedzieć, na naszym organizmie dokładamy sobie do naszej sesji zdarzenie database name. Bynajmniej nie musimy z tego powodu zatrzymywać akcję. Tak. Akcję database. Dokładamy i spróbujmy teraz sobie dołożyć ją. Już ją mamy. Dodajemy i już ją widać. Oczywiście to co było wcześniej, no to już straciliśmy, ale to jest oczywiste. Po prostu to zdarzenie, ta akcja nie była po prostu wykonywana przez odpalanie kolejnych statementów. To jest, zwracam uwagę, że jeżeli dołożymy sobie więcej tych akcji, każda akcja jest wykonywana wtedy, kiedy statement już, właściwie nie statement, tylko event jest decydowany do wypchnięcia do tangenta. W momencie, kiedy on już idzie, no to ta akcja, te wszystkie akcje są wykonywane. Czyli im więcej ich dołożymy, tym bardziej zaczniemy jednak odczuwać. I to po stronie właśnie niezależnej od graficznego interfejsu zaczniemy odczuwać to, że to jednak także wcześniej czy później to się na naszym performance zacznie odbijać. Natomiast jeśli chodzi o statement, to nie jest akcja, to jest pole eventa. Po prostu jak event się odpali, to mamy. I to jest właśnie podstawowa różnica pomiędzy polami a akcjami. Okej, okay. A może na chwilę slajdu proszę? Mhm. Dobra. A teraz tak, w zasadzie może ten slajd, który zazwyczaj się pojawia na sesjach Extend Events, w zasadzie myślę, że można go prawie przemilczeć. Do tego, że już to nie jest moment, kiedy powinniśmy mówić o tym, z czego się składają Extend Events. Natomiast tylko pamiętajcie o tym, że wszystkie te metadane są pod ręką. Czyli jak będziecie chcieli zobaczyć nie już z Wizarda, nie z GUI, jakie są akcje, czy jakie akcje są, czy jakie pola są powiązane z jakimiś zdarzeniami, to jest do tego zbiór narzędzi. Wylistowaliśmy wam prefiksy, pewnie nie wszystkie, bo jeszcze są jakieś tam funkcje do na przykład wiązania zdarzeń i kolumn, czy pól Extended Events z tym, co było w trace, tak? To też jest dostępne. Ale jeżeli chcecie o samych Extended Eventsach dowiedzieć się więcej, no to macie do tego widoki dynamiczne z serii SysDM, XE i coś dalej, tak? Czyli Events i tak dalej, Objects. Sys Server, Event Session i tak dalej będzie pokazywał stan sesji, czyli na przykład jakie zdarzenia zostały do sesji wrzucone i tak podobne rzeczy. To nie jest oczywiście wszystko, dlatego że to nie są metody na przykład na czytanie, taka co złapie Extended Event Session, natomiast dzięki temu dowiecie się, jak może być sesja zbudowana. Oczywiście jest też mnóstwo narzędzi, które ludzie zbudowali, żeby łatwiej się bez narzędzi GUI tworzyło takie sesje. I na koniec mamy wam linki do paru takich zasobów, które są myślę wartościowe, jeśli chodzi o operowanie nie z GUI, a bardziej kodem, jeśli już ten kod bardzo lubić, tak jak my. Natomiast no, to jest wiedza podstawowa o Extended Events. Ponieważ my nie zamierzamy mówić o Extended Events jako takich, bo uważamy, że to możecie sobie albo wyczytać z dokumentacji, z czego się składają, jakie są paczki i tak dalej, chcieliśmy przenieść kilka scenariuszy, które według nas najczęściej występują w relacyjnych bazach relacyjnych, w SQL serwerze, w takich bazach operacyjnych i zrobić to w Extended Events, pokazać jak to może wyglądać. Tak? Czyli mamy kilka scenariuszy, nie wiem czy wszystkie nam się uda zrobić, mamy chyba pół godziny czasu, to jest challenge, ale jak się zginiemy, to może się uda nam to wszystko pokazać. Dobra. Zacznijmy od stwierdzenia wsadów. Typowe zdanie konsultanckie, wpadam na serwer, którego nie znam. Ktoś mówi, no okej, okay, ogólnie działa źle. Wiadomo, jest 100 tysięcy procedur, którymi można się kierować przy badaniu takiego serwera. Zaglądamy, dzisiaj Andrzej wyciągnął temat Web Pages, tak?
Ktoś mówił o tym. Słuchałem jednym uchem. Codziennie kiedy o tym mówił. Maciek mówi o tym codziennie i będzie mówił, bo to jego zasługa, że codziennie gdzie działa. Tak, co w ogóle działa. Generalnie śledzimy Waitsy. Sesja o ojcach też jeszcze dzisiaj będzie. Wszystko jest fajne, natomiast gdzieś i tak musimy czasami usiąść i złapać najczęściej wykonywane najdłuższe operacje. Uprzejmie się i spróbujemy złapać, jak z nami węcami wsady, które trwają długo, powiedzmy sekundę. To taki typowy rejestr zgrubny, żeby oszacować, które z operacji, którymi z operacji mamy się w ogóle zajmować na serwerze. Okej. Wracamy? Do bardziej znajomych. Może to, co tutaj się dzieje, te sesje pokazujmy, żeby dużo było. Tutaj od razu uwaga. W momencie, kiedy pozbędziemy się sesji w tym miejscu, kiedy mamy otwarte live data, pojawia nam się exception. To bynajmniej nie oznacza, że nie udało nam się skasować tej sesji, a tylko tyle, że zerwaliśmy połączenie z trace'owaniem live data. Także nie ma się czym przejmować, ta sesja się naprawdę usunęła. Jeżeli zrobimy to w nieodpowiedniej kolejności, musimy się przyzwyczaić do tego exception. Okej. To w takim razie spróbujemy wygenerować sesję na śledzeniu sam. Zobaczymy, na ile jest to trudne. Nie będziemy korzystali z tych pytań, nie włączamy tutaj. Możemy ją wystartować. Śledźmy sobie to, tak jak profilerze. To jest opcja, którą musicie zaznaczyć, jeśli chcecie śledzić od razu na zakładkę inwest, tak? Tak. Nie szukamy. Next. Jak się nazywa zdarzenie, które chcemy śledzić? Tam nie coś zbaczam. Bym spróbował. Completed. Widać, że search. Zupełnie nie śle sobie. W tej chwili mamy już dodany event i ten nam na razie powinien wystarczyć. I następnie musimy go troszeczkę dozbroić. Czyli po pierwsze szukamy baczy prędzej dłużej niż sekunda. I tutaj warto zaznaczyć, tu już jesteśmy w trochę lepszej sytuacji niż Wizardem, bo mamy dostępne nie tylko akcje globalne, a właśnie. Pierwsze pole na liście widać, że to nie jest opatrzone prefiksem oznaczającym paczkę i mamy tutaj na przykład duration, to co jest dla nas najistotniejsze. Potem będziemy chcieli robić filtrowanie, tak? No i teraz pytanie do Was, jaka będzie jednostka tego duration, Pani Marek Budiga? Sekundy. Zgadujemy dalej. Mikrosekundy. Dlaczego? Bo tak było zawsze. Profilerze też tak jest. Tylko akurat profiler ma tę zaletę, że tam jest skonfigurowany taki przełącznik, tak? Nie pokazuje nam w mikrosekundach, tylko w milisekundach. Tu jest mikrosekunda. Tak, tutaj ten interfejs jest jeszcze dosyć surowy i takie możliwości przekształcania są nie za duże. Dlatego będziemy musieli pracowicie policzyć te mikrosekundy. Czyli wybieramy sobie duration. Z powinno być 6. Dobra. Jedziemy. Większe lub równe. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. No i już chyba tyle. I to powinno nam być tak. Spróbujmy. A nie, robimy to na... Na razie robimy to na linii buffer, żeby... Tak, to się pojawia. Zawsze tak. Mamy też interfejs. Tak. Taki ruch powoduje, że będzie nam to się plątało i było. Znalezienie usunięcia tego też mi chwileczkę zajęło. Klikamy w tym miejscu. Jest łatwiej. Tak. Można zaznaczyć ten kwadracik po lewej stronie i kliknąć limit. O! I to się właśnie w tej chwili stało. Zatwierdzamy naszą sesję. Mamy ją już, to teraz powodujmy, żeby miała szansę coś zobaczyć. Mamy jakieś dwa zapytania. Obiecywaliśmy, że będą łatwe. Nie mamy was. No to spowodujmy, że będziemy mieli w takim wypadku. Nie. Ten okres powinien być założony bazy. Dobra. Ok. I próbujemy. Pierwsze zapytanie celowo napisane. Bardzo brzydko i nic nie oznaczające, natomiast trwające bez wątpienia dłużej niż 1 sekundę. A drugie z definicji trwa dłużej niż 1 sekundę.
zaglądamy do naszego validate'a. No i już je mam. Oczywiście nie widzimy ich. Może wstawiasz swoje ustawienia na kolumn. Fajne. Już to ja zrobiłem, a tym razem udało mi się zrobić to trochę mniejszą ilością kliknięć, więc się podpiszę, że potem klikamy. Możemy sobie obejrzeć nasze długotrwające bardzo. Mamy fajne narzędzie do skopiowania sobie. No dobrze, należyliśmy długotrwające marze. Co jeszcze robimy profilerem najczęściej? Deadlock. Robicie deadlocki profilerem? Czy raczej przełączacie jakieś tam flagi trace'owe, zapisujecie do logów i przeglądacie jakieś pliki tekstowe? No tak, tak, tak. Macie, ty jesteś advanced. Dobrze, robicie event notifications, deadlocki? Wszyscy? No tak myślę. Dobra. Profilera używaliśmy do odbania deadlock grafów, może bardziej nawet. Dlaczego? Bo deadlock graf daje nam reprezentację nie tyle graficzną, co XML-ową deadlocka i jest tam zapisane m.in. to, co nas najbardziej interesuje, czyli jakiś tam stos operacji, który doprowadził do tego, że deadlock, czyli zakleszczenie, czyli zderzenie dwóch transakcji i zabicie jednej z nich automatycznym przez serwer się wydarzyło. Spróbujemy taki deadlock u nas zasymulować i zbudować, nawet może nie zbudować sesję, bo chyba nie będzie to potrzebne, żeby takie coś złapać, pokazać, czy rzeczywiście to wygląda jak w profilerze, a może wygląda lepiej. Tworzymy sobie tabelę. Bardzo prosto, z kluczem i kolumną wartości wstawiamy dwa rekordy. To będą nasze zasoby, które będziemy próbowali osiągnąć kolejnymi transakcjami, robiąc to oczywiście każda podwójna kolejna. Czyli nasze zadanie będzie polegało jednej sesji na zupdate'owaniu najpierw pierwszego rekordu, potem drugiego, a drugiej oczywiście najpierw drugiego, a potem drugiego pierwszego. Najprostszy sposób na osiągnięcie deadlocka, więc właśnie coś takiego. Dobra. Samym deadlockiem się nie zajmujemy. Dlaczego operacja deadlock, dlaczego zdarzenie deadlock jest niekorzystne? Czy w ogóle jest niekorzystne? Jest niekorzystne? No jest mniejszym złem. No pomyślcie sobie, co by było, gdyby nie było deadlock. Znaczy, gdyby sobie serwer z nimi sam nie robił. No dobra, robimy deadlock. Żadnej sesji nie uruchomiłeś. Istotnie samej. A tylko dlatego, że ktoś już to zrobił za mnie. Okej, dobrze ci na słowo. Zacząłem wprawdzie z drugiej strony, ale powinno mi się to udać. Okej, tak, dobrze. Podejście numer 2, no też. Czyli jednak to skąd sobie razy gorzej. Czyli mamy już złapane, jedna sesja złapała pierwsza ID 2, druga sesja pierwsza ID 1. No to teraz w drugą stronę. Łapiemy ID 2. Gdzie? From? Bez rollbacka. Teraz kopię ID 2. To się już mi nie powinno udać. To bo wiadomo, że ID 2 jest łapiane przez poprzednią sesję. I teraz oczywiście w drugą stronę ID 1. Czekamy. Ile sekund? Ile? 4. Tak jest. No i mamy efekt wiadomy, czyli jedna z transakcji została wybrana przez serwer tabelki pechowa i kończyła swoje życie. W tym momencie żałujemy, że nie mieliśmy uruchomionego trace'a, bo byśmy złapali ten graf i wiedzieli, co się stało. A tak tylko wiemy, że komuś się w aplikacji wysypało z błędem, który być może nie był obsłużony, a być może był obsłużony, że transakcja została wycofana i może zostanie ponowiona. Tutaj przychodzi nam z pomocą taka sesja, która się nazywa System Health. Ja nie wiem, czy w tej chwili ją zobaczymy. Za pomocą LiveData, bo to już się wydarzyło. I on nam może tego już niestety nie pokazać. Teraz się przekonamy, jeżeli tak się zdarzyło, no to powtórzymy, doświadczymy. Ale spróbujmy stworzyć package event file. Poprzednio nam się udawało za pomocą tego. Teraz tak, gdzie to jest trzymane? Czy Państwo wiecie, gdzie jest trzymany plik, który tu się nagrywa? Bo że do link buffera się coś rzuca, to ok, natomiast to jest pamięć, tak? A gdzie jest nagrywany plik? Gdzie są nagrywane pliki w zasadzie? Log. Wszystko jest tam. A więc w logu możecie sobie otworzyć plik, który wygląda mniej więcej, którego wygląd prezentuje się, jak widać. No i tu szukamy deadlocków. Magiczny skrót. Deadlock słowo.
ma. Coś nie ma. Podejście do podejścia nie ma. A my mamy. Tylko to jest ostrożnie. Tak. No i to jest do gra w postaci XML-owej. Jak Państwo zapytacie, a gdzie jest ten graf w graf? No to jest to. Tak, to samo. Dokładnie ta sama reprezentacja, tak samo czytane, tak samo można eksportować. Prawie tak samo powinno się kliknąć na grafię eksportować, tak jak było to wcześniej. Tak, tutaj mamy tą drugą stronę, bo tutaj mamy dodatkowo wyeksportowaną. Tak, double click, otwieramy XML, przeglądamy to XML i wszystko wiemy od tego. Jakie logi, jakie statementy, jakie procedury, jeśli to były procedury i tak dalej. Jeżeli potrzebujemy oglądać to za pomocą piśma obowiązkowego, no to jak najbardziej oczywiście taka możliwość tutaj jest prezentowana. Czyli jeśli chodzi o deadlocki, to nawet nie musimy się za bardzo przejmować tym, że w porę ich nie przejmowaliśmy, bo one są. No, zresztą nie tylko deadlocki. Chyba, że Państwo, ten system chętnie zdaje się jakiś randomowy ustawiony, więc no nie wszystko, co często można zobaczyć tak, że Państwo jak po długim czasie nie zobaczycie już tego deadlocka. Zobaczę, tam data storage jest. Teraz zobaczymy. Ping and file zaznaczmy. Ping and file. To jest 5 MB. To słychać. 4 pliki po 5 MB. Nie za dużo. On śledzi zdarzenia typu jakieś błędy, trochę podobne, trochę coś podobnego do loga SQL serwera, tak? Albo nawet do default trace'a bardziej bym powiedział. Czyli na miastka default trace'a to nazywa się system HEAD. Działa, jak widać, dość dobrze, łapie. Warto zaznaczyć, że system HEAD to nie jest bynajmniej tylko trace'owanie do odleków. Jak sobie zajrzymy tutaj na wszystkie eventy, które są trace'owane przez system HEAD, to widać, że jest tego dosyć sporo. Gdyby to nie był wydajny mechanizm, no to byłby duży problem dla wydajności jakiegokolwiek SQL Servera, gdzie defaultowo jest uruchamiana ta sesja. A jak widać, my mamy tego naprawdę dużo. Fakt, że to są eventy, które się rzadko zdarzają, natomiast jak się zdarzają, no to znaczy, że mamy problemy w systemie. Przełączmy się chwilę do tego filter predicate. Jest jeszcze jedna rzecz, o której powinniście wiedzieć. Często jest tak, że zdarzenia mają wspólne pola. I chcielibyście filtrować na przykład duration w odniesieniu do kilku w zasadzie analogicznych zdarzeń. Batch completed, RPC completed, być może coś jeszcze. Statement completed. Można zaznaczyć po lewej stronie więcej niż jedno zdarzenie. Jeżeli one mają wspólne pola, to filtr można ustawić wspólny dla wielu pól. Czyli generalnie lepiej niż w Profilerze, to macie większą jakby sterowalność, ziarnistość tego, co można tutaj wyprofilować, żeby wyfiltrować. A jednocześnie jest to trochę challenging, bo jeżeli zapomnicie, że na każdym z tych eventów ustawia się w zasadzie osobne filtry, no to pisze. Jest jeszcze jedna możliwość filtrowania. My tego nie pokazywaliśmy, bo to jest troszkę działanie już jakby na gotowym, przygotowanym, ściągniętym zbiorze danych. Jak śledzicie, macie w górnej części ekranu przycisk filters. I tu można ustawić filtr, który wam odsieje to, czego nie powinniście, czy nie chcecie widzieć. Czyli można złapać wszystkie batche, a dopiero potem odfiltrować te, które trwają dłużej niż sekundy. Tylko to nie, oczywiście nie o to chodzi, żebyśmy tak mordowali sobie. Próbujmy to jeszcze może na szybko zrobić. Tak, to nie ma czego próbować bardzo. Nie, na razie mam... Jeszcze uda nam się to myślę pokazać. Dobra. Kolejne. To mamy do pokazania stosy wykonania. To tak już na jednej nodze musimy dodać. No to robimy. Na czym nasze ćwiczenie będzie powiedzmy polegać? Tworzymy sobie trzy procedury. Jedna, która wywołuje żywy kod. Oczywiście odpowiednio skomplikowany, tak jak obiecaliśmy. Druga, która woła tę pierwszą. I trzecia, która woła tę drugą. I coś jeszcze zwraca na ekran. I będziemy chcieli wykonać tę ostatnią procedurę. Spróbujmy sobie do tego wygenerować nową sesję. Teraz zobaczymy, czy gdzieś miałem. Zmienimy to, która jest, no nie wiem. Ja już odpowiem. Więcej roboty z usuwaniem niż z wygenerowaniem nowej. Pokażmy, że ten jest. To jest przesunięciem góry. Nie wiem, zaangażowałem. I próbujemy. SP state is completed. I próbujemy wypasować.
Teraz jakie mamy tutaj w ogóle możliwości? Bo co to znaczy Kostak może? Co to będzie nas mieć, Marku? No, dla nas ma być to taki stos wykonania statementów SQL-owych. Czyli jak się zagłębiamy w kolejne procedury, no to któryś jest statement, który wywołuje procedurę wyższego poziomu. I chcemy na tym najniższym poziomie móc zobaczyć, skąd te tam dobrnęliśmy. Czyli to jest taki typowy... Jeżeli jesteście rzeczywiście fascynatami i chcecie się dotknąć bardzo, bardzo głęboko w SQL serwerze, to można też pokusić się, tu jest, nie pamiętam jak się nazywa pole, ale jest też taka możliwość, żeby wypublikować za pomocą stron eventsów zrzut taki, jakbyście śledzili działanie silnika SQL serwera w IntDB. Tak, on się nazywa Kostak. Czyli pełnia jakby operacji zasemblowanych widoczna z poziomu silnika baz danych. Tylko musimy sobie zdawać sprawę, że tutaj zobaczymy tylko trochę krzaków, także bez dodatkowego narzędzia to wielki szacunek dla tego, kto będzie w stanie w wartości tej kolumny zrozumieć. Aczkolwiek są teraz. Dobra, T-SQL Stack nas interesuje. T-SQL Stack, dokładnie. To jest to z wykonania operacji SQL-owych. No, jest takie pole, kiedyś to zbiwało się w jakiś troszkę bardziej zmieniony sposób. Czytanie XML-a, który był odwrócony w jakieś tam encje i trzeba było to tłumaczyć. Spróbujmy to wykonać. W tej chwili nam się to uruchomiło i zobaczmy, czy ten SQL Stack widzimy. Ja pozwolę sobie zatrzymać, żeby mi się nie pojawiały następne eventy. Tak, ja zatrzymam na kostę. Tak, na razie to nie za dużo widzimy, to może spowodujmy, że zaczniemy po pierwsze widzieć statement, a po drugie stack. No stack jest oczywiście XML-owy. Muszę go pokazać, to co doszło do filmu. Za kliknę na któryś. Nie, ale na pisze stack detaila myślę będzie. Dobra, proszę bardzo. A to, że nam się go ujrza. Tak. Czyli widać, że byliśmy na jakimś tam poziomie zagłębienia. Ten handle nam wskaże tak naprawdę na procedurę, która została wywołana albo funkcję. Następnie mamy offset. Czyli w której linii było to zdarzenie, od którego znaku do którego znaku znajduje się ten statement, który nas interesuje. Oczywiście ten offset jest mierzony od początku procedury. I co to pracowicie rozbierać? No ale tak jak obiecywaliśmy, rozbierania XML-a nie będę. To sobie wyciągniemy. Dodajmy, że rozbieranie jest prostsze. Bo teraz jest tak, dochodzicie do momentu, gdy wy wybieracie sobie za pomocą tego handla i w odpowiedniej funkcji tam BMW, wybieracie sobie go XML-owy, już nie trzeba go obrabiać. W zasadzie on jest gotowy do tego, żeby prezentować wam dane. Właśnie, to na co warto tutaj zwrócić uwagę, zobaczmy, tutaj jest declare, natomiast w moim pliku coś ci zginęło. Tak ci się tylko wydaje. Właśnie. Konkretnie. Miałem tutaj dwa statementy. Zaraz spróbuję do tego dojść. O, tutaj miałem. Takiego declara i takiego. Jeden był z przypisaniem wartości domyślnej, a drugi nie. I okazało się, że w mojej sesji... Za dużo. Ale nie ma tego, gdzie nie było przypisanej wartości, tak? No jest, właśnie. Nie ma tego declara bez przypisanej wartości. Pewnie tak. No statement może okazał się zbyt banalny, żeby go pokazywać w extended events. No to raczej wygląda na buga, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeszcze to jest technologia młoda, także takie rzeczy mogą nam się od czasu do czasu. Ile mamy? 5 minut? To co? Waitsy. Myślisz, że waitsy? Tak. Zawsze są? Tak, myślę, że tak. Dobra, okej. Okay. Dobrze. Teraz demo, które chcieliśmy jeszcze pokazać, to jest proste i pewnie pokazuje wiele osób, ale to jest coś, jakby pójście trochę dalej. Mówi, będzie tutaj mowa o waitsach, tak? Będzie. Nie było jeszcze. No więc te waitsy teraz można w bardzo prosty sposób złapać extended eventsami na poziomie pojedynczej sesji, pojedynczego zapytania. Możecie sprawdzić, na czym najczęściej i najdłużej stoją zapytania, w zasadzie bez żadnego wysiłku. To jest tak prosty przykład, że myślę, że
to go zobaczyć, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, jak to można robić. Przy okazji opowiem wam też o pewnych rzeczach, których nie robimy w interfejsie, a mianowicie o grupowaniu. W jaki sposób znaleźć waitsy? Już to jest nasze bardzo skrótowo. Tak. Napiszmy wait. Wait info. Wait info to jest nazwa zdarzenia. Wait type to jest kolumna, która nas będzie najczęściej interesowała. No i oczywiście duration druga, czyli jak długo, jakiego typu wait był stał na poszczególnym segmencie. Produkujemy procedurę, która będzie nam generowała już na wejście. Tutaj wait file. Tutaj jestem pewny na to, że to jest głównie zwracane do klienta, czyli będziemy mieli SQLIO, a tutaj będziemy mieli jeszcze inne waitsy, jakie to się na chwilę przekonamy. No i spróbujemy na początek wygenerować wait file. Chyba. Może jeszcze zdążę. Dobra, zdążyłem. Widać, że mi się trafiły jakieś inne rzeczy. Nie odświeżałem procesji. Czy ktoś z was już oglądał waits tak, w wersji 2012? Ktoś widział? Albo śledziliście na 2012 testowych serwerach, jakie waits się robią najczęściej w waszym zapytaniu pokazującym najczęściej stojące waitsy, bo już zapytania Glena Bellego z wersji 2008 Glenu dobrze działały. Tam jest teraz zbyt wiele nowych waitsów do odsiania, tak podejrzewam, tak? Bo ten Guilty Ball na przykład, co tutaj przed chwilą nasz Markowi pokazało, to nie jest takie coś, na co powinniśmy bardzo reagować. Guilty Page Ball. Tak, to jest minus. Tak. To są rzeczy oczywiście z innych sesji, jeżeli nam to bardzo przeszkadza. No to Hunter IO Manager to też jest coś, co będziecie oglądali naprawdę w liczbie tak mnogiej, że warto myślę to filtrować, tylko że rzeczywiście wykorzystujecie kadrę, może nie wiem, na sesji o Lejsonie, także będzie o tym może wspominał ten. Dobrze, czyli już widzimy, że w tej chwili mamy dużo za dużo tych eventów, pewnie byśmy się chcieli trochę pozbyć. Zatrzymuję. Tutaj mamy grupowanie. Prosimy do grupowania. Dobrze, to może spróbujmy zrobić grupowanie. Bo widać, że w tych eventów zdarza nam się bardzo dużo, a chcielibyśmy zobaczyć, ile ich konkretnie jest. Okazuje się, że Ring Buffer niestety grupowaniu nie podlega. Jak będziemy chcieli to tutaj zrobić grouping, a może się uda. Ale musi zatrzymać to zero. Tak. Na żywo się nie da. Tak. I spróbujmy zrobić po wait type'ie. On nam przygotowuje ten raport. Warto zwrócić uwagę na performance. Nie jest to To jest słabe. Na kilkunastu tysięcy zdarzeń nie wiem, czy warto po prostu jest to grupowanie robić, dlatego że można równie dobrze zapytaniami próbować to zgrupować, jak to wiesz, czyli przynajmniej zobaczycie zdrowie szybciej. Nie ma tu inteligencji zaszytej, czyli nadal będziemy używać narzędzi typu RML Utilities i tak dalej, które będą grupowały na przykład po niewiele różniących się batch tekstach. To, co zrobicie profilerem, czy tam rejsem, czy proszę, sesją Extended Events, tak? Czyli dokładnie, no jak profilerzy, nie ma też wielkich czarów, natomiast no, jakieś grupowanie jest, tak? Można sobie pogrupować choćby te waitsy, czy nawet rodzaje zdarzeń, jeśli już mówimy o tym, na przykład, że chcemy rozróżnić polską gildę i inne zdarzenia. Widzę, że nam się pojawiło tych eventów dużo za dużo i na pewno warto byłoby je trochę odfiltrować, natomiast niestety kończy nam się czas. Już dostaję na chwilę. Także jeszcze dwa słowa podsumowania. Teraz tak. Zachęcam was do tego, żebyście sami próbowali wasze własne rzeczy, które robicie najczęściej z profilerem, żebyście spróbowali to przenieść, bo że popełniłem się w nazwisku, jak jestem ptaszem. Przepraszam, Jonathanie. Tak, blog Jonathana Krychajasa jest tą kopalnią wiedzy, którą polecam wszystkim. To jest człowiek, który napisał dodatek do graficzny do Extended Events na poprzedniej wersji SQL Servera, czyli facet wie no, w zasadzie wszystko na temat tego, co tutaj jest, łącznie z bugami. Wykrył bugi typu, że na RC0 nie łapały się jakieś inserty, że gdzieś tam jakieś są błędy w tym interfejsie graficznym, czyli on żywo reaguje na to wszystko. I
i znajdziecie na jego stronie rzeczywiście dużo ciekawych rzeczy. Teraz tak, kto z was robi rozwiązania BI? Jedna rzecz, zapłaciliście. Teraz już wiecie, że to nie była sesja o BI. Pocieszę. Extended events są dostępne dla osób, które pracują z OLAP-em, czyli serwer analityczny można teraz również śledzić tym, tylko do tego już nie ma interfejsu graficznego. Trzeba sobie radzić po prostu biorąc szablony XML-a, uruchamiając kod i później otwierając pliki, które się zapisują w dokładnie takim formacie, jak tu widzieliście, czyli te XML-e, Management Studio, czyli oglądanie wyników jest OK. Natomiast sterowanie tymi sesjami, uruchamianie ich i zatrzymywanie to jest odpalanie skryptów XML-a. Gdzie ich szukać? Przykładowy taki skrypt, który działa i ja go już sobie przetestowałem, jest na blogu Chrisa Webba. Osoba znana, więc myślę, że reklamować nie trzeba. Wystarczy, że sobie go szukacie, znajdziecie gotowy szablon, jak uruchamiać tego typu zdarzenia. Buxonline jest raczej zdawkowe, jeśli chodzi o ten krok XML-a do śledzenia serwera lapowego. Jeśli chodzi o samą dokumentację Extended Events, znajdziecie dużo przykładów, co można śledzić, na przykład logi i tego typu rzeczy. Natomiast to, co jest ciekawsze, myślę, to na przykład kod, który przenosi SQL Trace do sesji Extended Events w zasadzie na żywo, to jest pierwsza rzecz. Grupa produktowa też wydała na blogu taką procedurkę CLR-ową, która tłumaczy trace'y na sesje trace'owe, więc jeśli na przykład macie sesje trace'owe, które najczęściej uchroniacie, to warto sobie wziąć tę procedurę i sprawdzić, co się stanie, jak przeportujecie to na Extended Events. I cóż, na kończąc, jak korporacja mówi, że zabierze, to pewnie zabierze, tak? Powiedzieli, że dadzą interfejs, no i powiedzieli. Dali interfejs działa. Daje się tym zrobić wiele rzeczy, których w profilerze nie dawało się zrobić. Część rzeczy trzeba się będzie oczywiście troszkę przestawić, no bo to nie jest to samo narzędzie. Niemniej jednak ten pierwszy test, który nawet zrobił, myślę, że pokazuje, dlaczego to ma ręce i nogi, że to Extended Events, jeśli zostanie dobrze potraktowane, rozwinięte, no to będzie rzeczywiście pewnie w stanie zastąpić profilera do śledzenia i do wykonywania tych operacji, którymi się zajmujemy na co dzień. No chyba tyle. Myślę, że dziękuję Marku. Dziękuję.